Pierwszy turniej w sezonie rozegrała drużyna piłkarzy ręcznych MKS-u PMDKiS-u rocznika 2006. W hali Wasir Wielunianie przegrali z pierwszym zespołem Piotrków Janina 6-13 i Anilaną Łódź 8-13 oraz pokonali rezerwy Piotrków Janina z rocznika 2007 10-4. Jak się okazało, szkoleniowiec Wojciech Psuja liczył na dużo więcej i po zawodach nie tryskał radością. Wojtek, pierwszy turniej twojej drużyny za nami. MKS był gospodarzem, na pewno liczyłeś na więcej. Dwie przegrane, jedna porażka. Mogło być więcej. Powiedz, dlaczego nie było, a potem wrócimy do gry. Mogło być więcej, tak. No zaczęliśmy od dwóch porażek, jednego zwycięstwa. Mogło być więcej, mogło być dużo lepiej, jednak no niestety absencje zawodników, choroby, sezon grypowy się zaczął. Jeden zawodnik zapalenie płuc, drugi zawodnik z podstawowego składu grypa w dniu zawodów przyszedł, chciał być z drużyną, jednak no niestety nie dał rady, zmogła go choroba. Jednak drużyna to nie dwóch zawodników, a drużyna to 7 czy nawet 14 zawodników. No i tutaj niestety zawiodło wszystko. Zawiodło to, że niestety zawodnicy na siebie wrzucili zbyt dużą presję, chcieli ładnie grać, a niestety tutaj nie wolno ładnie grać, tylko trzeba grać skutecznie, skutecznie i jeszcze raz skutecznie. W tych przegranych meczach takie fragmenty wyrównane, nawet do przerwy z Anilaną. Czy jak ta dwójka wróci i od razu zacznie lepiej grać, rozumiem również Ania Zieleniewska, która no, widać była zdegustowana, że nie ma tutaj swojej klasy partnera na boisku. Czy uważasz, że możemy zdobyć właśnie punkty i z tym pierwszym Piotrkowem i z Anilaną? Ja myślę, że nie jesteśmy na straconej porażce. Ja cały czas wierzę w ten zespół. Uważam, że jest to jeden z najlepszych zespołów w tej lidze, jak nie najlepszy. Mam nadzieję, że następne turnieje i następne mecze pokażą to, że ci zawodnicy zasługują na to, żeby wygrywać zarówno z drużyną z Piotrkowa, jak i z drużyną Anilany Łódź, która notabene w ostatnim meczu przegrała z drużyną z Piotrkowa. Spodziewałeś się tego? Szczerze mówiąc, spodziewałem się, bo wydawało mi się już od samego początku, że drużyna z Piotrkowa jest dużo silniejszym zespołem. Przede wszystkim przewyższają nas warunkami fizycznymi. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że ten Wieluń zawsze ma te warunki fizyczne słabsze. Jedyna zawodniczka, która dorównywała warunkami fizycznymi na boisku, to była właśnie Ania Zieleniewska. Zawodniczka, w której pokładamy ogromne nadzieje. Zawodniczka, która, tak jak właśnie pan powiedział, no, brakowało jej partnera do gry. Zawodnika, który mógłby jej chociażby odrobinę pomóc w rozgrywaniu akcji, czy też stwarzaniu akcji, szczególnie w grze w ataku. Za dwa lata ta drużyna będzie już w młodzikach. Jakie są przepisy, bo to jeszcze tak nie do końca jest jasne. Czy Ania również będzie mogła grać z chłopakami w zespole chłopców? W 2020 roku i 2019. Szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba ten wywiad dzisiejszy, ponieważ wszystko skupia się na Ani i każdy wie. To drugie pytanie i to nie było pierwsze. Każdy sobie zdaje z tego sprawę, że mamy perełkę, mamy diamencik w tej drużynie. W MKS-ie Wieluń nierzadko spotyka się na swojej drodze właśnie taki talent. Trzeba go szlifować, pielęgnować. Miejmy nadzieję, że ta Ania właśnie w młodziku już będzie mogła tylko grać z dziewczynkami. Niestety dla nas, a być może stety, bo wtedy będzie musiała cała drużyna już bez Ani radzić sobie i wtedy mam nadzieję, że wszyscy chłopcy, zarówno ci, którzy teraz siedzą na ławce, bo Ania gra, i zarówno ci, którzy byli chorzy, będą musieli wziąć ciężar gry na siebie. Już nie będzie, że Ania wejdzie i pomoże, tylko cała drużyna będzie musiała grać i pracować na swój rachunek. Żeby tak było, dzięki.